Cześć, tutaj Hilpiter, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Leeds United. Czas na kolejne nasze starcia, kolejny odcinek pięknych emocji, kolejny odcinek walki o mistrza, kolejny odcinek emocji Ligi Mistrzów i tak dalej, ale na pierwszy rzut oka widzimy, że naszym inauguracyjnym rywalem jest Everton. A na Everton wychodzimy niby tym samym składem, poza Fosu Mensahem na stoperze, ale trochę bawimy się formacją. Chcę przetestować, jak będzie wyglądała w grze ofensywnej 4-2-3-1, coś co kiedyś jednorazowo użyliśmy w meczu z Atletico i się sprawdziło na drugą połowę, ale teraz sprawdźmy, czy rzeczywiście ta formacja zadziała lepiej w trakcie całego meczu. I już jesteśmy na Elland Road, czas na kolejne starcie ligowe, Everton. Everton jest naszym rywalem, no ale to jest dobry test, bo już po Evertonie Liga Mistrzów, bardzo poważny mecz w tych rozgrywkach, więc tutaj musimy zaprezentować się z dobrej strony. Próba zagrania, ale dobra, bardzo dobra próba. I szansę na otwarcie wyniku ma Ryan Kent. Ale Jordan Pickford zatrzymuje ten strzał. Oscar Dorley, Kowalenko, pole karne, tu jest oczywiście Rodrigo! Lis pola karnego strzela kolejny raz. Nieprawdopodobne, jaki on potrafi się odnaleźć w 16 rywala. To jest ten naturalny instynkt killera, który posiada Rodrigo Moreno. Tym razem, no, panowie z Evertonu, bądźmy poważni, gościu jest rekordzistą Premier League, a wy go zostawiacie bez krycia w polu karnym. Kenny jest też Dorley, piłka ponownie do Ryana Kenta, Kent w pole karne. Chciał tak oszukać rywala, teraz Liberato do Rodrigo, ale uwaga, Rodrigo się przebija, Rodrigo broni ten strzał Pickford. Teraz Everton, uwaga, ich pierwsza poważna szansa, ale cało z tego wychodzimy, bo na bramce mamy Handanowicza. Pokazuje się tutaj Ryan Kent. Wciąż Kent i jest faulowany Ryan Kent, będzie rzut karny. Ewidentna jedenastka fauluje zawodnik Evertonu i przed szansą na podwyższenie rezultatu stoi Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno, 2-0, prowadzimy z Evertonem. No i teraz błąd w ustawieniu Evertonu bezpośrednio ze wznowienia. Kowalenko jest 3-0. Co teraz zrobiła obrona gości? Co oni teraz sobie wykombinowali? Co oni tam pomyśleli w tym momencie? Popatrzcie, no stanęli i sprowadzili to wszystko do sytuacji sam na sam Wiktora Kowalenki, który już zamyka chyba szansę gości na jakikolwiek punkt w tym meczu. No ale Alan pakuje gola honorowego. Daje radę z tym. Teraz świetne przyjęcie Kowalenki. To może być jego dublet w tym spotkaniu. Tak jest. Zabawił się niesamowicie Wiktor Kowalenko i mamy czwartego gola. Ależ kapitalne teraz to zrobił Wiktor Kowalenko. Ma swój dublet. No i teraz niepotrzebnie z kolei sfaulowałem to wszystko Fosu Mensahem. Nie wytrzymałem presji. Powinienem to rozegrać spokojnie, w efekcie czego mamy kolejny rzut karny w tym spotkaniu. Tym razem do piłki podejdzie piłkarz Evertonu, a jest nim Fabio Martins. Zobaczmy, Martins mięciutko w słupek i dobitka jednak zamieniona na gola, a strzelcem Alexi Iwobi, 4-2. No był to mecz pełen ciekawych wydarzeń, ale już wystarczy, 4-2. Tak się kończy ten mecz. Pokonujemy Everton. Czas na Ligę Mistrzów. I jesteśmy już na Elland Road po raz kolejny. Tym razem na rozgrywki Champions League. A naszym rywalem starzy znajomi z Atletico, których wyeliminowaliśmy w poprzednim sezonie w trakcie naszej drogi do finału Ligi Europy. No i stary znajomy João Felix po drugiej stronie. W naszym zespole jedna zmiana względem... A właściwie więcej niż jedna zmiana. Dwie zmiany względem, a nawet i trzy zmiany względem meczu z Evertonem, bo na ataku, uwaga, nie ma Rodrigo, który jest mocno zmęczony, no wyeksploatowany. Na pomocy zamiast Modera wraca Wendel, a na środku obrony zamiast Fosu Mensaha ponownie Adarabiojo, czyli tutaj mamy standardowy zestaw obrońców. No i zaczynamy! Pierwsze mecze obu drużyn wygrane, także dwie drużyny po trzy punkty po pierwszej kolejce. Zobaczymy, kto będzie miał ten komplet po kolejce drugiej, o ile nie padnie remis. O, szansa, João Felix. Fenomenalnie teraz Handanowicz
To powinien być gol dla Atleti. Ale za chwilę to się może na nich zemścić Borussia z odsieczą Morelos. Wyłożenie piłki, jeszcze jedno, Wendel, pole karne, Wendel! Poprzeczka tym razem ratuje zespół przeciwników. Co za dwie zmarnowane szanse obu drużyn. Calvin Phillips, zmiana strony, dobre. Dobre zachowanie Kenta i teraz musi przyspieszyć, to jest końcówka pierwszej połowy, nie mamy nic do stracenia. Kent, podanie, Morelos, nieprawdopodobne jak to wybronili piłkarze Atletico, to była ta szansa. Teraz mocno podpresowany zawodnik rywala Wendel, Kent, no to jest ta złota szansa, musi być gol, nie, Oblak znowu broni. Teraz ładne podanie, dostaje Morelos, Kowalenko, Dorley, no proszę cię, jest gol, w końcu prowadzimy, zasługiwaliśmy na to prowadzenie, więcej kreowaliśmy, no i w końcu ta piłka wpadła do siatki, prowadzimy, 1-0. Kowalenko, ależ on ma łatwość w tym rozgrywaniu. Teraz Morelos, Kent! Nie trafia w bramkę niestety. Calvin Phillips. Teraz Phillips, czyściutko. Czyściutko, Calvin Phillips ma przed sobą całą bramkę, Ryan Kent! No nie! Kolejny raz ubramowanie bramki ratuje Atletico w tym spotkaniu. Uwaga, przyspiesza Atletico! Nieprawdopodobne, co tutaj się dzieje, minął się z piłką Handanowicz, ale wybija Adara Biojo. Dlaczego to tak musi nerwowo wyglądać? To powinno być spokojnie rozwiązane. No a teraz Lemar wykonuje w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry stały fragment i zablokowany jest Felix, łapie piłkę Handanowicz, tam powinien być w ogóle faul, no ale dobra, wydaje się, że jesteśmy uratowani. No to już jest po czasie, panie sędzio, kończymy, tak jest, uratowani. Mamy komplet punktów po dwóch spotkaniach. Prowadzimy w grupie G Ligi Mistrzów. Świetny start kampanii Champions League dla Leeds United. No i przed nami kolejne starcie ligowe. Kolejne starcie ligowe. Teraz mamy dwa tygodnie bez meczów Ligi Mistrzów, więc możemy spokojnie skupić się na lidze. Mecz z Burnley. Oczywiście takie mecze symulujemy, bo wiadomo, publika lubi akcje. Wygrywamy 3-0, dwie bramki Wendela, więc już świetnie się spłaca nasz środkowy pomocnik. Następnie na naszej drodze staje zespół Cardiff City. Jest to oczywiście Beniaminek Championship. Gramy na własnym stadionie, więc oczywiście również takie mecze symulujemy. I wygrywamy ten mecz 2-0, dublet Rodrigo. Także te mecze, które powinniśmy wygrywać, to wygrywamy. Nie ma żadnych problemów z tym. I możemy się skupić na kolejnym meczu Ligi Mistrzów, gdyż tym razem będziemy grali z Napoli. Tak jest, proszę Państwa, Napoli. Zobaczmy, jak teraz wygląda ten skład po tych dwóch, trzech sezonowych rotacjach. No tak, jest Meret w bramce, także okej, to rozumiem. Mbabu, Hinteregger, Rüdiger, Alonso, czyli jakby kompletnie nowa obrona. W pomocy Campbell, Chan i Vieira, też kompletnie nowa pomoc. I w ataku Ocampos, Vinicius i Insigne. Vinicius i Insigne to chyba są zawodnicy z Napoli tak czy siak, ale mimo wszystko, kilka okienek i już kompletnie się ten zespół zmienił. Po naszej stronie najmocniejszy skład, nie ma co się kalkulować. Ten mecz o 3 punkty może nam dać już komfort w kwestii awansu z fazy grupowej. A co najważniejsze, popatrzcie, Rodrigo dzięki kapitalnej formie osiągnął już overall 88, Kowalenko 87. Więc naprawdę, oni są już o krok od tej klasy światowej. I jesteśmy już na stadionie olimpijskim. Olimpijskim San Paolo to nie jest chyba żaden stadion olimpijski, ale w grze się nazywa Stadion Olimpik. To mnie trochę to mogło zmylić. Już wychodzą na murawę obie drużyny. No i to jest to, o czym mówiłem niedawno, że prześladują nas te włoskie ekipy. Graliśmy już z trzema włoskimi drużynami, z Interem, Romą i Juventusem. Czas na Napoli. No dlaczego tak? No w sumie dobrze, że tak nas nie prześladują na przykład hiszpańskie, jakbyśmy mieli grać co sezon na przykład z Realem i z Barceloną. Oprócz tego Atletico to by było chyba jednak trochę gorzej, no więc nie ma co narzekać, trzeba grać i zdobywać ważne punkty w Lidze Mistrzów. Oj, niedobrze, Emre Can i tym razem już pada bramka dla gospodarzy. Tym razem już Handanowicz nie miał nic do powiedzenia. 1-0 dla Neapolu. Teraz kapitalne podanie piętą do Dorleya. Dorley
Rodrigo, ma miejsce Rodrigo! Odpowiedź jest natychmiastowa! Kto inny może tak strzelić na tym boisku w tym sezonie? Tylko Rodrigo Moreno. To jest jego specjalność. Z każdej pozycji. Mocno, precyzyjnie, skutecznie. Jego motto. Ale tu było kluczowe. Zagranie Dorleja, przyjęcie i uderzenie od razu. Rodrigo Moreno. 1-1. No i teraz strata Rüdigera. To się może źle zakończyć dla gospodarzy. Słupek, dobitka, blok. Powinno być już chyba 2-1, ale jeszcze to trwa. Vinicius, Insigne. Insigne obrócił się, Insigne! 2-1 dla Napoli, niestety. Niewykorzystane sytuacje się uzemściły. Lorenzo Insigne przywraca prowadzenie gospodarzy. I kończy się nam ta pierwsza połowa, niestety, do przerwy. Przegrywamy z Napoli, ale widzę tutaj potencjał, żeby jeszcze dużo powalczyć. No, teraz trochę miejsca w pole. Teraz dobry pressing Dorleja, proszę Państwa. Dorley do końca, Oscar Dorley. I dobija tę piłkę, ale nie. Jest tam ofiarnie blokowany Rodrigo. Oj, Ocampos. Ocampos, Ocampos, 3-1. Punktują nas Neapolitańczycy, po prostu. Wykorzystują każde potknięcie. Oj, błąd naszej defensywy, Lorenzo Insigne. To już jest koniec naszych nadziei, niestety. 4-1. Zostaliśmy brutalnie, brutalnie wypunktowani. No od momentu, kiedy marnowaliśmy tę sytuację, to po prostu Napoli za każdym razem, kiedy już dochodziło do sytuacji, to tę sytuację wykorzystuje. Teraz przebitka przegrana przez naszego zawodnika wychodzi na czystą pozycję Lorenzo Insigne, a on takich sytuacji nie zwykł marnować i tym razem było również tak samo i jest po prostu już po meczu. Wendel, wyłożenie piłki, jest Travis. Travis z pozycji defensywnego pomocnika odrabia jeden gol straty. Wszedł na boisko za Philipsa i ruszył świeżymi siłami. Daje jakieś nadzieje. Może jeszcze cień szansy się pojawia. Zostało niewiele ponad 25 minut. Może jeszcze coś się uda w tym meczu odmienić. No ale trzeba być precyzyjnym w defensywie i precyzyjnym w ataku. Kenny. Dobrze. Wendel. Torley. No, Meret. Brakuje nam tego dobicia. I kolejna kapitalna interwencja Handanowicza. No broni nas przed piątą bramką. Insigne. Centra Włocha. Dobra interwencja, no nie. To nie była dobra interwencja. Handanowicz miał tę piłkę praktycznie na rękach. Ale jeden z obrońców wybija ją pod nogi. Troja Parota. Tak, Troy Parot gra w Napoli. No i dobija nas na 5-2. No i można powiedzieć, tak jak my w Zagrzebiu. Zdominowaliśmy Dinamo, tak tutaj Napoli zrobiło to samo przeciwko nam. No i to jest pierwsza porażka w Lidze Mistrzów i to naprawdę bardzo bolesne. Wybicie Alexa Mereta na oślep i kończymy ten mecz, przegrywając go 2-5. No ale następne spotkanie gramy na własnym stadionie i mamy szansę się zrewanżować Napoli. I choć ciężko będzie ten dwumecz wyciągnąć na własną korzyść, no to przynajmniej warto by te punkty jakoś ciułać. Jednakże fakty są na koniec odcinka całkiem pozytywne. W lidze utrzymujemy się w ścisłym czubie. Mamy tyle samo punktów co Liverpool. Jedyni wraz z Liverpoolem pozostajemy bez porażki po 9 seriach gier. Mam już 5-punktowy zapas nad Manchesterem City, 7-punktowy zapas nad Spurs i Chelsea. Chelsea jest naszym kolejnym rywalem. Pamiętamy, w poprzednim sezonie ten mecz na Stamford Bridge nie wyszedł nam najlepiej, ale teraz liczymy, że będzie lepiej. A te emocje czekają już nas w następnym odcinku, gdzie właśnie będzie Chelsea, będzie Wolverhampton i będzie też rewanż z Napoli. Dlatego też wydaje się, że ten odcinek był całkiem w porządku, a następny ma w sobie jeszcze więcej emocji związanych z Leeds United.